Moim Państwa gościem jest dzisiaj wspaniały reżyser, wielki reżyser, człowiek, który stworzył filmy, które oglądamy od lat i jakoś nam się nie nudzą. Seksmisja, King Size, Killer, Wabank, no to są rzeczy wielkie. Dorzucę do tego jeszcze Vinci, a ostatnio także serial Mały Zgon zrealizowany dla Kanału Plus. Pan Machulski jest moim gościem. Witam Pana. Bardzo dzień dobry. Panie Juszu, chciałbym się zapytać, co w ogóle spowodowało, że po 25 latach postanowił Pan wrócić z projektem telewizyjnym? Bo ostatni raz to były Matki, Żony i Kochanki w 95 roku. No, tam były dwie serie, ale tak, zaczęliśmy w 95, potem bodajże w 98. Ale wie Pan, to nie jest tak, że ja sobie mówię nagle, po 25 latach wrócę do serialu. Często, ostatnio przynajmniej mam tak, że również dostaję propozycje różne, a propozycja Kanału Plus, gdzie po pierwsze ten serial był, jakby dostaliśmy carte blanche, mieliśmy wytyczne, to znaczy oni mieli pomysł na to, ktoś tam im przyniósł pomysł zapisany, a my, myślę o studiu filmowym Zebra, mieliśmy carte blanche, jak to rozwinąć, pod warunkiem, że to będzie komedia kryminalna. Więc takiej propozycji się z reguły nie odmawia, bo one są niesłychanie rzadkie. No ja mam dopiero taką drugą w karierze 40-letniej, bo raz pierwsze to były Matki, Żony, Kochanki, a drugi był właśnie ten serial. I powiem panu tak, że z serialem jest o tyle trudniej, że nie wystarczy mieć dobry pomysł na serial. Ja miałem ze trzy dobre pomysły na serial, ale jakoś nie potrafiłem przekonać żadnej poważnej stacji. I lepiej jest, jak stacja przychodzi do reżysera czy do producenta, mówiąc, chcielibyśmy, żeby pan zrobił, reżyserował albo wyprodukował taki serial. No to jest sytuacja idealna, więc tylko tak by marzenie producenta, reżysera, scenarzysty. I to się zdarzyło w wypadku Małego Zgonu. No właśnie, no bo my żyjemy teraz w czasach, kiedy te telewizje królują właśnie, próbują nas zarzucić produkcjami, jak oni to nazywają, z wyższej półki, tak, prime, które mają konkurować z filmami i dają coraz większe budżety, coraz lepsi aktorzy właśnie przychodzą na seriale. Czy u pana jako reżysera też widać tę zmianę? Że teraz seriale są tym nowym topem? To na pewno. To znaczy po mnie jako po widzu widać te zmiany, bo to ja jestem przede wszystkim widzem, zawsze to podkreślam, ale nigdy nie za mało. Ponieważ złapałem się na tym, że od jakiegoś czasu głównie oglądam seriale. Mało tego, no taki serial, który ma sezon, który ma powiedzmy no 12 godzin, tak, czy 10, to jest długość, której można powiedzieć coś więcej niż tylko prostą historię zamkniętą w dwie godziny, która musi być, no, siłą rzeczy jest wyrywkowa. To już nie możemy udawać, że nie ma seriali, że nie ma streamingowych przekazów, że nie ma Netflixa, UPC i tak dalej. Więc to jest chyba przyszłość. Po pierwsze, nie ruszamy się z domu, co w wypadku dzisiejszym akurat jest wygodne. A po drugie, no więcej można opowiedzieć przez kilkanaście godzin o ludziach, można się zżyć z tymi bohaterami. Ja jestem właśnie po obejrzeniu izraelskiego serialu Fauda, trzy sezony, gdzie po prostu czegoś takiego dawno nie przeżyłem w kinie czy oglądając serial, gdzie byłem, siedziałem na brzegu fotela, a jednocześnie byłem cały czas, co pewien czas wzruszany przez tych bohaterów, a to jest bardzo poważny męski serial o oddziale specjalnym izraelskim, który musi walczyć z terroryzmem czasem, który się pojawia na ich terytorium. No dobrze, ale serial niestety ma też to do siebie, że tam nie da się wielu rzeczy ukryć. Jeśli mamy jakieś niedoróbki scenariuszowe, widz to wyłapie. W filmie można to ukryć szybką akcją, tak? Zmianą... Nie, to jest to samo. Tak? Dla mnie się nie ukryje się ani w filmie, ani w serialu. Oczywiście serial się nieco szybciej kręci i mimo, że te budżety nawet na Prime, na to Premium mamy trochę większe, to jednak to nie jest bardzo duża, w sensie te budżety nie są tak ogromne, żeby można sobie pozwolić na coś więcej, jeśli trzeba być bardzo zorganizowanym i bardzo oszczędnym i robić tylko to, co jest potrzebne. Nie, to ja uważam, że właśnie teraz seriale robi się to jak filmy fabularne. Robi się jedną kamerą, robi się no bardzo precyzyjnie. Jeżeli ktoś z Państwa kiedyś zajrzał do materiałów, jak powstają takie seriale, to wie, że to jest grupa ludzi, która cały czas
na bieżąco, mimo że to już jest w toku produkcja, adjustuje, poprawia pewne rzeczy. Ci scenarzyści cały czas są jakby aktywni. I tu też, no, nawet u nas, kiedy był oczywiście zatwierdzony scenariusz i odcinki, musieliśmy cały czas na bieżąco sobie jakby sprawdzać się, czy idziemy w dobrą stronę, a może coś dodać, bo może niektóra postać powinna się rozwinąć, bo przyszedł aktor, który daje nam coś, czegoś my nie przewidzieli, pisząc scenariusz. Dobrze, więc to ja tutaj ja pana myślę, zatrzymam, jest, jeśli mogę. Co dodaliście, co dostaliście w Małym Zgonie? Co zobaczyliśmy na ekranie, a na kartach scenariusza wyglądało trochę inaczej, albo właśnie która postać dostała więcej skrzydeł? No więc taką postacią jest postać, którą grała Karolina Porcari, czyli Karla. Ona się w scenariuszu nazywała Joanna i była taką wycofaną żoną, która znosiła to wszystko, co jej mąż robi, bez wyrzutów specjalnych, no taka potulna bardziej. Ponieważ Karolina była najlepsza na tej postaci dla nas, wydawała się na zdjęciach próbnych, a jak się okazuje, ona jest pół krwi Włoszką. Wydało mi się jako scenarzyście też, jednemu ze scenarzystów, że nie sposób nie wykorzystać takiej okoliczności i dodać jej drapieżności takiego temperamentu włoskiego. Zwłaszcza, że chcieliśmy, żeby ta rodzina Marka nie była tylko takim dodatkiem, ornamentem czy powiedzmy czymś, co istnieje, ale nie ma charakteru. Więc Karla uzyskała charakter. Mało tego, tam tak do końca, to teraz już mogę powiedzieć, jak zaczynaliśmy film, to koniec nie był sprecyzowany. Na tyle mieliśmy zaufanie kanału Plus i szefostwa, że wiedzieli, że coś wymyślimy, bo on się kończył trywialnie trochę. To nie wiadomo, się kończył. Nie wiadomo, kto. Nie, kończył się tak, że. Ja tu chyba zdradzam jakieś alkowy tajemnice. Nie, krótko mówiąc, Marek miał. Do Fina strzelała Ami, czyli ta mała dziewczynka. Co było dobrym pomysłem, ale poproszono nas, żeby jednak dziecko nie strzelało do człowieka. To może tak powinno być. Więc wymyśliłem, że Karla jest uwolniona przez Ryszarda wcześniej, a ona jako powiązana, jej dziadek w tym Narangecie był, w tej strasznie trudne do wymówienia jest ta kalabryjska nazwa mafii, ale że ma prawo ona umieć strzelać i tak to się stało, że to ona jakby wybawia bohaterów z opresji, strzelając do Fina. Fin zresztą ginął w scenariuszu, ale jak poznałem Pekkę Stranga, tego wspaniałego fińskiego aktora, to jest bardzo znany aktor tam. Się dziwię, że nam się zgodził zagrać, ale widocznie coś mu się spodobało. Miał czas. Natomiast tak go polubiliśmy wszyscy jako ekipa. Ja mówię, nie może Fin ginąć. W związku z tym wymyśliłem ten keflar, czyli kamizelkę kuloodporną i to, że on już któreś życie ma uratowane przez tą kamizelkę. Niekoniecznie dlatego, że musi być druga seria, bo nie wiadomo jak to będzie. Natomiast chciałem tą postać jeszcze uchronić. No, kilka rzeczy było rozwiązań, kilka takich jak na przykład no, Joanna, czyli Karla pracowała wtedy na stacji benzynowej w tym miasteczku, co było takie już naciągane bardzo, że oni tak, wszyscy muszą tak pracować jakby inaczej, wiadomo, że są ukrywani. Więc i na tej stacji benzynowej podjeżdżał samochód i tam wysiadali przyjaciele z przeszłości i ta scena, która teraz jest w restauracji, w tej tak, w restauracji, w tym fliperze, jest jakby zmieniona, że ona chciała się zbliżyć, to też jest lepiej, bo ona chciała się zbliżyć do męża swojego, jak bierze Ryszarda za męża. I to było bardziej prawdopodobne. Generalnie ten scenariusz, oni czy trzech dżentelmenów młodych wykonało po prostu niebywałą pracę, bo oni napisali, no ile to, taki z 400-500 stron tekstu. I oczywiście niektóre fragmenty weszły do filmu bez specjalnych poprawek, ale niektóre wymagały takiej adjustacji, jak już byliśmy, ta gospoda Flipper była inaczej wymyślona, ale poszliśmy, mieliśmy dokumentację, zobaczyliśmy, że tam jest gotowe coś, jest gotowe miejsce, więc tak trzeba też reagować. Bo ja muszę spytać o coś, co mi nie pasowało w tym serialu, jeśli mogę. Proszę bardzo. Oto UFO. Ono było w scenariuszu, jaką funkcję miało spełnić? To UFO miało funkcję spełnić, że jak to się mówi, ujarani
ci ochroniarze Stefana mają wizję. Oczywiście podwójnej wizji nie ma, jak wiemy. No to miało być, to miało być dystans. Nie, to miało być UFO, a może nie UFO. Ale widzi pan, to widzę, że widzowie dzielą się tego serialu na tych, którzy kupują UFO i nie kupują UFO. Bo ja w ogóle, no może nie cały serial chciałem zrobić z powodu tego UFO, ale na pewno ten odcinek. Powiedziałem, jak jest UFO, to ja robię ten odcinek. I po pierwsze wydawało nam się, że to będzie prawie niemożliwe do zrobienia, to wtedy to wyrzucimy. Ale akurat Paweł Dylus, operator, miał tak genialny pomysł jakby zobrazowania tej sceny, że jak zobaczyliśmy, to już to oczywiście zostało dodane później efekty postprodukcyjne, ale nawet bez tych efektów to światło, które on zaaranżował w lesie ruchome na takim okręgu, już wystarczyło, to już mogło być UFO. W biedniejszej produkcji to już by wystarczyło. Więc ja uwielbiam tą scenę i to, że taki bezinteresowny trend jest jakby z innego świata trochę. Generalnie ja myślałem, żeby tak jak robi się strucla czy strucle i się tam różne daje elementy, które są, każda jest smaczne, nie każde pasuje do siebie. I chcieliśmy, bo to było na zadanie i Maćka, i Filipa, i prawdopodobnie Piotrka Domalewskiego, który to pisał, tylko nie robił później z nami, żeby to były w jednym serialu kilka gatunków, bo tak zaobserwowałem, że to się dzieje na świecie i to widz już jest chyba na tyle otrzaskany ze sposobami opowiadania, że przyjmuje wszystko. No i mówię, no rzuciłem to UFO, pan tego nie kupuje, mój kolega inny też nie kupuje, ale może ktoś to kupi. No w każdym razie cieszę się, że się nakręciliśmy to. Ja kupuję na pewno postać komendanta, który jest jednym z moich faworytów i cała jego przemiana z gościa, który jest takim popychadłem, do gościa, który mówi: ej, w końcu zejdźcie ze mnie, odwalcie się, dajcie mi spokój, jest bardzo fajna. Ale wracając jeszcze do zmian, trzeci bliźniak był w tym scenariuszu, czy to jest coś, co pan już dopisał? Nie, to ja to wymyśliłem, znaczy to było tak, że mieliśmy, jak pan się domyśla, jak państwo się domyślacie, różne takie spotkania, kiedy ci młodzi scenarzyści to pisali, to myśmy mieli spotkania w ramach studia, to znaczy ja, Wojtek Danowski, który jest szefem produkcji, no i ich trójka. I myśmy dochodzili do jakiegoś wspólnego konsensusu i pokazywaliśmy te scenariusze później Kanałowi Plus i oni mieli swoje uwagi, bardzo trafne, co mnie bardzo cieszyło, bo różne miałem doświadczenia ze stacjami. Tu jakby mieliśmy na tej samej, jakby w tej samej tonacji graliśmy z, myślę tutaj, nie wiem, o Jakubie Szurmieju czy jego współpracownikach, że nie było jakby sprzeczności, nie było coś takiego, coś wymyślamy, mówią, nie, tego nie wolno, bo trzeba to zrobić inaczej. I to było dosyć fascynujące, ale w pewnym momencie no, nie mieliśmy tego końca takiego z przytupem. Ja sobie pomyślałem, niech będzie trzeci bliźniak, no, czyli trojaczki. I najpierw jak to powiedziałem, to wszyscy tak są, a to głupie chyba, nie? Głupie, no głupie, głupie. Zapomnijmy. Ale im dłużej jakby siedzieliśmy przy tej idei, okazywało się, że może nie jest takie głupie, no w końcu. No, spróbujemy to nakręcić. No i tak wyszło. Mi się wydaje, że to daje coś nowego i też daje taki dystans, no, że oczywiście chcieliśmy, żeby to był serial realistyczny i tam nie ma taryfy ulgowej, jeśli chodzi o szycie nogi, czy tam krew, czy i tak ale dalej. Jest UFO. Natomiast też no, to jest serial, to jest UFO, to jest serial, to są różne takie rzeczy. No. Anioł jest też, ale anioł to jest wizja, to może być. No tak, tutaj to akurat to dobrze. No dobrze, no to w takim razie trzeba zapytać, co z drugim sezonem? Czy macie w planach, czy na razie jest to zawieszone na czas po pandemii i zobaczymy, jak świat się ułoży? No po pandemii to się wszystko jest zawieszone. Znaczy ja tak polubiłem tych bohaterów znaczy bohaterów filmowych i aktorów z krwi i kości, że mogę robić ten serial bez końca. Natomiast oczywiście nie ode mnie to zależy. To będzie decyzja Kanału Plus, który jest producentem i no czekamy na werdykt. No, jak gdyby nie ta pandemia, to pewno byśmy już wcześniej wiedzieli, czy mamy się przygotowywać, czy nie. My jesteśmy w każdym razie gotowi. Wyniki są dobre, jeszcze nie mam szczegółowych wyników, ale z tego, co dostałem, jakie wieści dostałem, to,
To jest bardzo dobrze było oglądane, jak na serial, który idzie w paśmie kanału Plus. Więc zobaczymy. No. Ale słyszałem, że lepiej, ogląda się go, znaczy lepiejsza jest jego oglądalność w NC Plus Go, czyli w tym streamingu, niż w tej tradycyjnej telewizji. No tak, bo to trzeba czekać, prawda? A jak w NC Plus Go, to można sobie samemu te porcje jakby dozować. I to jest, ja też tak wolę oglądać, jak oglądam jakieś seriale zagraniczne czy polskie, to wolę sam wybierać, kiedy chcę obejrzeć 2 czy 3 odcinki, a nie, że muszę czekać tydzień. No, tamte czasy się chyba skończyły, że czekaliśmy na nowego, nie wiem, 40-latka, to są prehistoria, ale tak bywało, czy 4 pancerni. No dobrze, to w takim razie, ale pomysł jest na drugi sezon? Ma pan już w głowie razem z tymi scenarzystami, jak to dalej poprowadzić? Ja tutaj sam, znaczy pomysł jest, żeby był drugi sezon, a to będzie o wiele trudniejsze niż pierwszy sezon. Wyjątkowo trudne, bo mam wrażenie, że trochę tyle pomysłów dobrych, jakie chłopaki wymyślili, Maciek, Filip i Piotrek, będzie trudno to powtórzyć, bo już nie mamy elementu zaskoczenia. Czyli trzeba by jakąś oczywiście nowe postaci, nowa akcja. Wszystkie wątki są otwarte, mimo nawet ci, co w strzelaninie niby giną, mogą być ranni przecież. To nie jest tak, że Stefan może jeździć na wózku na przykład, albo dalej być bosem miasteczka, natomiast być pchany na wózku. Mówię tak bez zobowiązań, bo to niekoniecznie tak się nie, musi zdarzyć. Nie, bo ja się zdarzyć. Boję, żebyście nie wpadli w kazus Belfra, czyli gdzie pierwszy sezon był bardzo dobry, bo był przemyślany, a drugi był zrobiony właśnie tak na szybko. I tego właśnie nie, no, wału, o którym pan mówi, już nie było. Na szybko nie może nic być robione. No, ale udaje się niektórym, no, sezonom, no właśnie o tej fałdzie, co mówiłem, fałdzie przez U, gdzie z sezonu na sezon jest coraz lepiej, więc, ale tam jest co innego, tam jest po prostu sensacyjna akcja i tak dalej. Natomiast no rzeczywiście wydaje mi się, że żeby robić drugi sezon tylko dlatego, że no to bo tak się utarło, to nie warto. To musi być naprawdę bardzo dobry pomysł, zupełnie od czapy, no tak trochę jak ten, no jest ten trzeci bliźniak, no to jest pewne wyzwanie. Zobaczymy, jak to będzie. My jesteśmy otwarci, rozstaliśmy się po kolaudacji ostatniej, po ostatnim przyjęciu filmu, że zobaczymy, co będzie. My w razie czego, jeżeli będzie trzeba, to my to zrobimy i napiszemy i wyreżyserujemy. A co będzie, no zobaczymy. Na pewno nie chciałbym robić to tylko dlatego, żeby, no, żeby robić, bo musi być drugi To musi być super drugi sezon. Dobrze, a właśnie żyjemy teraz w takich czasach recyklingu, mam wrażenie, gdzie studia, reżyserowie, aktorzy wracają do starych rzeczy, które ludzie niby chcą, tak? O których niby się domagają, że chcą się spotkać znowu ze swoimi bohaterami, a później widzimy, że ci sami widzowie, którzy tak krzyczeli, chcę zobaczyć znowu, nie wiem, Hansa Klossa, jak to było w Stawce Większej niż Śmierć, później mówią, no nie, no panowie, no jak mogliście się tak sprzedać? Czy do pana też przychodzą takie pomysły, zakusy, a może wróćmy właśnie, nie wiem, do King Size'u, do Sex Misji, trzeci raz do Killera, bo ludzie chętnie by zobaczyli tych bohaterów jeszcze raz? Nie, ja akurat mam takie podejście, że albo robić sequel, jeżeli zrobić sequel, to szybko, to jedno po drugim, tak jakby to był serial. I tak mi się 2 razy udało i z Wabankiem, i z Killerem. Natomiast im więcej czasu upływa, tym jest chyba z tym gorzej, no bo wtedy to jest wyraźnie, no to jest skok na kasę, jak to się mówi, no, który się czasem nie udaje, czasem można się wyrżnąć w kasę, która jest zamknięta, więc to nie jest takie pewne. Ale na pewno te studia, wielkie studia, które olbrzymie pieniądze są teraz wkładane w filmy, no nie chcą ryzykować, stąd te sequele i remake'i, prawda, różnych rzeczy. Ale ja miałem, no powiem szczerze, gdyby rzeczywiście ktoś bardzo oprócz mnie chciał robić Wabank 3 i przyszedłby z propozycją, że jest, znalazł finansowanie, to może tak, ale to już jest oczywiście, nie, teraz to nie ma o czym mówić, to może tak, że z trzecim Killerem, być może tak, gdyby, bo to było jedno po drugim. Natomiast jak ja miałem sam chodzić i namawiać na to, żeby robić jeszcze film, który już zrobiłem właściwie, to mi szkoda było czasu, wolałem robić inne filmy. I nie mam jakby takich sentymentów. Uważam, że Sex Misja nie może być dalszego ciągu. Może być remake, może być, nie wiem, dosyć od czasu, jak wszedłem z tym Killerem trochę do Hollywood, w tym sensie, że oni to kupili na remake, to od tej pory mam agenta, i który co pewien czas do niego dochodzą jakieś
zapytania o seksmisję, tylko że to wszystko albo są no, mało poważne produkcje, albo z drugiej strony duże studia, tylko chcą, tylko nie możemy się dogadać co do warunków. No więc to co wyobrażam, inny reżyser, inny świat, tak, ale ja bym już nie chciał robić zaczynać. A to dalej czeka pan na Barry'ego Sonnenfelda, czy już nie? To znaczy, on na mnie nie czeka. Nie, nie czekam już. Nawiązuje do sceny z Killerów 2, ja gdzie wiem, pan stoi na lotnisku z napisem Barry Sonnenfeld. No to był taki pomysł, też ad hoc. W scenariuszu nie było, no bo nie było jeszcze Sonnenfelda, ale to się cały czas, dopóki film nie jest, nie pokazuje się widzom, to on jest jeszcze cały czas w trakcie roboty. Także, nie wiem czy czekam, no coś tam się może się wydarzy, w sensie ten killer jest ciągle, on został kupiony i potem jest taka, jeżeli ta studio, które go nie zrobiła, to było Walt Disney Pictures, Hollywood Pictures, bo akurat zmienili się szefowie tam, no to ono idzie tak zwane, jest podawane wszystkim studiom co pewien czas, jest ileś tam scenariuszy kupionych, którzy może ktoś się zainteresuje i to idzie na takim okrągłym stole, który może coś z tego kiedyś wyjdzie, no nie wiem, ja miałem wystarczająco dużo satysfakcji jeżdżąc do Hollywood i rozmawiając z wszystkimi bossami tam tych wielkich wytwórni na ten temat i to było miłe i to była przygoda jakaś. Nie wiem, czy ten film jakby zrobili byłby lepszy, chociaż mieli, napisali chyba 7 wersji scenariuszy czytałem i czwarta wersja była najlepsza moim zdaniem. Była szansa na takie właśnie, na takie high concept film, który tam odbicie killera odbywało się w powietrzu, z helikoptera go tam wyciągali ci bandyci, on wisiał na klapie helikoptera w powietrzu na tej ładowni. No krótko mówiąc, było super, ale potem się wydarzył, ja nie łączę tego tak bezpośrednio, ale coś jest na rzeczy, że 11 września i takie filmy przez chwilę zamroziło się jakby zapotrzebowanie na takie terrorystyczno sensacyjne. Potem jeszcze się zmienił człowiek, który to kupił, który był szefem, David Fogel. I to tak umarło swoją naturalnym jakby ciągiem. To nie znaczy, ale ja mam kupę wspomnień z tego powodu. Znaczy ja powiem szczerze, że od kiedy usłyszałem, że oni to kupili, to przed oczami miałem Eddiego Murphy'ego, który mógłby zagrać tutaj perfekcyjnie właśnie tamtejszą wersję Jurka Killera. Po prostu ja już widziałem oczami wyobraźni. Ale to on... No to super. No tak, był tam Will Smith był podawany, był jeszcze kto tam? Jim Carrey pamiętam, to chyba był ciemnoskóry. Tim Carrey. No tak, obsadę wszyscy robili, bo to jest najprzyjemniej, ale no nic z tego nie wyszło. No tyle, że mam agenta ciągle, który co pewien czas do mnie się odzywa i mówi, słuchaj, jest coś takiego, co robimy z tym. I to jest też przyjemne, bardzo miły gość, tak żeśmy się zaprzyjaźnili. Nie, bo moje pytanie narodziło się po tym, jak Psy 3 wróciły, były w kinach i było też wielkie rozżalenie pana Pasikowskiego, który mówił, że widzowie, fani domagali się, a teraz nie poszli do kina. Więc to było dla mnie takie, oczywiście, takie wielkie, że no ja chciałem, prosiliście, przyniosłem i co? No to jest, no nie chciałem tutaj dużo komentować, ale myślę, że to jest takie podejście, ja nie uważam, że to jest słuszne podejście, ponieważ widz nie wie, co chce oglądać, dopóki tego nie zobaczy. Oczywiście może mieć jakieś wrażenie, że tak bym zobaczył dalszy ciąg seksmisji, no ale jak mu się to zrobi, to będzie tylko tak, ja myślałem, że to będzie jeszcze lepsze. Więc mówię, że z widzami jest, oni są bardzo, można powiedzieć, kapryśni i naprawdę trzeba trafić, tego się nie da. Gdyby można było wymyślić, co widz chce zobaczyć, no czy można pewnie wymyślić, bo są takie filmy, nie wiem, 365 dni jest sukces książki, to wiadomo, że widz pójdzie, no jakiś tam odprysk tych czytelników. To są pewniaki. No ale przy takich filmach, gdzie chodzi coś więcej niż tylko, żeby widzowie poszli do kina, żeby to jeszcze był dobry film, no to jest trudniej. Znaczy dobry, no w tym swoim gatunku oczywiście, ale żeby nie był gorszy tak bardzo od poprzedniego. Ja właśnie tak zastanawiając się nad naszymi wielkimi tytułami, które wróciły po latach, nie znajduję sukcesu, bo ani Ryś, pana Tyma, który był kontynuacją Misia, nie był wielkim sukcesem. Kogiel Mogiel 3 był sukcesem frekwencyjnym, ale widzowie wychodzili zniesmaczeni, mówiąc, że kurczę, to nie jest to, na co my chcieliśmy oglądać. Więc widzę, że po prostu no, chyba te stare tytuły jednak trzeba zostawić w spokoju, żeby już nie odcinać kuponów od nostalgii, bo ona tylko osłabia później ten oryginalny projekt, że ludzie mają złe wspomnienia. Tak, ma pan,
Ma pan rację, niszczy się własną legendę w jakimś sensie. To też dlatego sprawdza się moje przekonanie, że jeżeli robi sequel, to bardzo szybko, tak jak Coppola zrobił Ojca Chrzestnego, pierwszego, drugiego, natomiast trzeci, to ja mówię, no to wydaje mi się, że to robiła Sofia Coppola, już to już nie Francis, bo to jest zupełnie inny film. No i być może tak było również z tym Kogelem, ja nie widziałem żadnego Kogla Mogla, więc trudno mi jakby się odnieść, ale z psami to, ponieważ robiłem pierwsze, to wiedziałem jak, mimo że drugie miało większą frekwencyjną jakby wynik, to no to jednak to było zupełnie co innego, no to było co innego, niezłe było, ale a kino, natomiast nie miało tej siły, bo tam jednak pierwsze psy były jedną nogą zaczepione w rzeczywistość naszą i w te przemiany, która się działa wówczas. I to było wspaniałe, to nie był tylko film kryminalny, a również społeczny, no tak jak Dług, czy jak tego typu filmy. No właśnie, bo cały czas chodzi legenda, że pan Seksmisję 2 ma u siebie napisaną, zamkniętą gdzieś w sejfie. To prawda, czy to taki mit, który po prostu chodzi po rynku? Może to jest odprysk tego, że myśmy kiedyś napisali z Ryszardem Zatorskim, zaraz po Matkach Żonach, napisaliśmy Seksmisję 3, tak po romantycznemu, jak Mickiewicz, że opuściliśmy numer 2 i od razu 3. I ja to dałem Jurkowi i Szturowi do czytania i kilku osobom, to się podobało, ale widocznie, ale nie podobało się na tyle żadnemu z decydentów, żeby, bo to by były jakieś tam pieniądze potrzebne. A może myśmy też nie mieli takiego przekonania, że to powinniśmy robić za wszelką cenę. Może było za mało pomysłów fajnych, że z jakiegoś powodu, ja nawet wydałem książkę z tym scenariuszem. To była taka, był taki moment, że ten scenariusz został wydany drukiem. No tak, no napisaliśmy, bo mieliśmy taką potrzebę, a natomiast nie mieliśmy takiego parcia, że musimy to zrobić za wszelką cenę. Skoro, no bo zawsze była ta, jeszcze wtedy to tak miałem taki ambiwalentny stosunek do tego, czy robić Seksmisję, czy nie. Dzisiaj wiem na pewno, żebym nie zrobił. Znaczy nie chciał. Nawet miałem niedawno taką propozycję, żeby w Polsce powstał taki film. I to miał być dalszy ciąg albo... Nie, dalszy ciąg. No ale jak się ci producenci dowiedzieli, że to ma być tylko jeden film z polskimi aktorami, z polskim reżyserem, to z jakiegoś powodu się wycofali, bo myślę, że chcieli mieć jakieś prawa, a co z nimi dalej by robić, to już ja bym nie wiedział, bo nie miał nad tym kontroli. Także nie, ja myślę, że to już jest woda pod mostem, jak to się mówi. Nie, no bo żyjemy też w takich czasach, kiedy dochodzą nowe środki, jak na przykład Storytel, który zrobił Psy 2,5, prawda? Czyli takie wypełnienie pomiędzy drugą a trzecią częścią, który jest po prostu audiobookiem czytanym przez Waldemara Morawca, co jest czymś, co ja bardzo lubię w Stanach Zjednoczonych, kiedy dalej zostajemy z tymi bohaterami, ale zupełnie w innych odsłonach, tańszych odsłonach. Taki spin-off taki. Taki spin-off. I wtedy możemy się tym bawić. Tak. Zastanawiam się, czy dla niektórych pana pomysłów to nie jest wyjście, żeby zaprezentować, żeby widzom pokazać, okej, zobaczcie, co z tymi bohaterami dalej się działo, ale na przykład właśnie czytane tylko przez Jerzego Sztura z perspektywy jego postaci. Świetny pomysł, tylko ktoś musiałby to napisać, no ale to... No, to, a scenariusz trójki jest, jak rozumiem, więc można byłoby go zaadoptować. Jest scenariusz trójki. Jakoś ja specjalnie nie, ja jakoś mam, jestem słaby w PR-ze własnym, bo pewnie jakbym chodził koło tego i mówił i namawiał różne, nie wiem, radio, czy może coś by z tego było. Chociaż chyba zrobili audiobooka, chyba, ale z Seksmisji tej pierwszej. Też strasznie dużo kłopotów było, bo to no, nie chcę do tego wracać, ale to nie jest łatwe. No, ktoś by musiał się tym zająć. Ja wolę iść do przodu, mieć inne pomysły, bo jak zaczynam wracać do tych starych swoich kapci, czy tych ubrań z poprzedniej epoki, to wiem, to znaczy, że nie mam pomysłu żadnych. To jest przyznanie się do takiej trochę bezsilności, to już lepiej chyba nic nie robić czasem. Tak mi się wydaje, no chyba, że jest skrajna potrzeba zarobienia pieniędzy, bo z jakiegoś powodu, no bo jak wiemy, no pieniądze są potrzebne do przeżycia. No dobrze, to w takim razie nad czym pan teraz pracuje? Bo ostatni film to z tego co pamiętam była Volta z panią Bołądź. Co następnego? To był heist movie. No i z panem Zielińskim. Z panem Zielińskim. Tak. I to był taki heist movie, więc jestem ciekaw co teraz. Czy właśnie projekty telewizyjne, bo to jest teraz na topie fajniejsze i daje możliwość reżyserowi ciekawszej pracy, czy tradycyjnie kino i może film, ale na streaming na przykład?
Co do źródła, czy tam tego formy przekazu, to już nie ja decyduję, bo to różne rzeczy się mogą dziać dzisiaj. Prawda? Nie wiedzieliśmy, że będzie pandemia i nagle filmy, które miały mieć premierę w kinach, są w telewizji od razu. No, od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy Ministerstwo Kultury zlikwidowało studia filmowe, nie mam już takiej siły sprawczej jako producent, jak miałem jeszcze do małego zgonu. Więc nie mam już tego studia. Jestem jakby oficjalnie na emeryturze jako Chief Executive Officer, jak to się po polsku mówi. Mam jakieś swoje pomysły, ale jednak cały czas jeszcze muszę ochłonąć po tym małym zgonie, bo to było 2,5 roku bardzo wytężonej pracy. Ja jeszcze nie mam poczucia, że to ze mnie zeszło do końca. To znaczy, to było bardzo, no każdy film jest ciężki, tylko tutaj zrobiliśmy, proszę sobie wyobrazić, to jest 10 godzin, czyli to jest 5 filmów fabularnych, a la long, tak jeden po drugim. Mimo, że ja nie reżyserowałem wszystkich odcinków, to na planie byłem prawie, poza 14 dniami byłem przez te 100 dni cały czas, bo to było moje zadanie, żeby trzymać taki wspólny mianownik całego tego serialu. Byłem kreatywnym producentem, jak to się nazywa, a młodzi reżyserzy zdolni, no ale jednak debiutujący, potrzebowali wsparcia i ja im to wsparcie dawałem i często to było niezbędne. Więc to jest tak, jakbym zrobił 5 filmów obok siebie, więc nie mam takiego głodu, jakbym miał, bywały takie lata, że nic nie robiłem i mówiłem, kurczę, zrobiłbym jakiś film, no ale nie mam pomysłu. A nie miałem żadnej propozycji, więc no, dlatego, że prowadziłem sam studio, więc sam sobie powinienem generować propozycje. Więc na razie spokojnie, mam jakiś tam napisany scenariusz, do którego ciągle nie jestem jeszcze przekonany, że on już jest napisany w najlepszej formie. Mam propozycję pisania sztuk do teatrów, komedii, bo tam szczególnie z teatrem w Łodzi powszechnym mam dobrą relację, bo tam pani Ewa Pilawska, która mnie wciągnęła do pisania tam sztuki. Napisałem tam 3 różne sztuki, które też później robiłem w telewizji, teatrze telewizji. Za dobrych czasów jeszcze teatru telewizji. A nie mam jakichś konkretnych teraz planów takich sprecyzowanych, bo jak wiemy, życie bardzo łatwo to koryguje. No i pewne rzeczy, które się planowało do końca tego roku, trzeba to zmienić. No, od czego się nigdy jeszcze do niedawna nie spodziewaliśmy, że coś za nas może decydować. Jak będę miał, no naprawdę musiałbym mieć jakiś świetny pomysł, albo jeśli będziemy robić kontynuację Małego Zgonu, to chętnie się w to włączę, bo to jest inspirujące i dające satysfakcję. Bo ja nie czułem na przykład robiąc ten serial, że ja nie robię filmu. To znaczy, że ja nie robię czegoś, co może równie dobrze być puszczone w kinie. I mało tego, to się broni na dużym ekranie. Również z różnych powodów. Po pierwsze, żeśmy nie odpuszczali i wszystkie te elementy, scenografia, kostiumy, zdjęcia były takie same, bo taki sam wysoki standard jak w filmie fabularnym. No tutaj Paweł Dylus, o tym już mówiłem, operator, wniósł bardzo wiele, bo jakby sposób opowiadania, ten nowoczesny, on ma opanowaną technikę dzisiejszej i jakby sposób jego opowiadania nie różni się od filmu zagranicznego, nawet amerykańskiego, tam są tylko większe pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o pracę kamery, to on to już potrafi, co było do pewnego czasu. Ja ciągle się nie mogłem doczekać, kiedy będziemy mogli zrobić takie zdjęcia jak w Ameryce, żeby... Nie no, my mamy coraz lepszych operatorów, to trzeba powiedzieć wprost, że tak, no to jeśli zawsze, chodzi to o... operatorów, to dorównujemy Amerykanom, a niekiedy mam wrażenie, że co po niektórzy nawet przeskakują ten poziom, który tam został wyznaczony. To prawda, nazwisk polskich jest w Hollywood już jest bardzo dużo, ale to tym bardziej cieszy, że tutaj na miejscu też mamy możliwość pracowania na tym poziomie. Znaczy oni jakby są, być może dlatego, że to jest bardziej uniwersalny język, łatwiej im pokazać światu, co potrafią, niż reżyser, który pracuje jednak w języku, no, ze scenariuszem jakimś. Chociaż są, no, było kilku, jest Agnieszka Holland, się świetnie radzi cały czas, więc to są wyjątki. Natomiast no, operator ma naprawdę, tak jak kompozytor, operator, to są zawody uniwersalne. Nie trzeba nawet dobrze znać języka, znaczy dobrze, w tym sensie, żeby tak dobrze, żeby śpiewać scenariusz, ale zrobić świetną karierę w Hollywood. No. A ja muszę się zapytać, jak pan podchodzi do nowego projektu, to czuje pan na plecach tą odpowiedzialność, że
Machulski w Polsce jest kojarzony przez widzów z tymi świetnymi filmami, niestarzejącymi się, i że oczekiwania będą dużo, dużo większe w stosunku do pana niż jakby to robił jakiś mniejszy reżyser? Nie, jak robię, to tego nie czuję. Natomiast często po niektórych filmach, z których ja jestem zadowolony, czuję później, że albo mniej widzów poszło do kina, że już ta moja publiczność, nie chcę powiedzieć, że ona już nie chodzi do kina, tylko że może też się jakoś zmieniła, ale nie takiej presji nie czuję. Natomiast czasem czuję, że potem, że nie do końca trafiłem. To znaczy to, co mnie zadowala i to, co mnie się podoba, być może nie trafia do takiej ilości widzów, co by było, no, co by można było uznać za pewnego rodzaju hit. No. Volta nie była zła, bo miała ponad 500 000 widzów, to akurat tyle, cośmy chcieli. Ale natomiast bardzo byłem rozczarowany po wyniku Ambasady. Tylko tam z drugiej strony trudno było Hitlerem promować film, no, zwłaszcza, że u nas są zakazane tam różne insygnia hitlerowskie. No ale to mówię, to widz ma zawsze rację. Widz ma zawsze rację, jak zawsze mówię to mojej ekipie, że jak nam film wyjdzie, to jest nasz sukces, a jak nie wyjdzie, to jest moja porażka. I coś w tym jest. To znaczy, jak się bierze za coś odpowiedzialność, to kapitan schodzi ostatni ze statku i to jest wszystko jego wina. To jest wszystko jego wina. Teraz jak umie zebrać wokół siebie grupę ludzi, która powoduje, że to jest film jest pracą zbiorową, nie ma się co oszukiwać. Oczywiście ktoś musi wydawać rozkazy, no bo to inaczej by był chaos, ale to jest praca zbiorowa. Gdyby Piotrek Grabowski nie zagrał tak wspaniale tych dwóch ról, czy wszyscy aktorzy, którzy tutaj... No moim zdaniem trafiliśmy z obsadą, to był sukces. Często to się nie zdarza, ale tutaj się zdarzyło. Natomiast bardzo szczególnie w polskich serialach, które lubię, ale widzę, jedna rola jest źle obsadzona i to mi psuje całość. I to jest... Nie wiem, na czym to polega, że ktoś nie widzi z zewnątrz tego, że, no, że to jest kompletnie rola nie dla tej osoby. Bo ja rozumiem, że... Tutaj to, wydawało mi się, że... Bo ja tak? Rozumiem właśnie, zostając przy obsadzie, że to nie są takie zgrane, ograne już nazwiska w filmie i w telewizji, to był świadomy wybór. No bo to są znakomici aktorzy. To z tym się zgadzam, ale to nie są aktorzy wyeksploatowani przez kino i telewizję. Tak, to był świadomy wybór, ale to był... ja mogłem mieć taki wybór po cichutku z duszą na ramieniu, czy się zgodzi stacja na to. Natomiast Kanał Plus wręcz powiedział, że nie. Były, jak pan się domyśla, różne rozmowy na temat obsady. To było dosyć długo wałkowane i wszyscy się zgodziliśmy, żeby to nie były nazwiska tych takie tak zwane najczęściej klikane w internecie, że bo to się nie sprawdza, kurczę. Bo 5 lat później oglądamy i ta aktorka, która była na ustach wszystkich, nagle mówi, a dlaczego taka osoba to gra? Bo przecież to jest nie dla niej rola, czy dla niego. Więc tutaj mieliśmy też to też się rzadko zdarza, bo miałem do czynienia w swojej karierze, kiedy robiłem na przykład Vinci i to ja byłem producentem wiodącym, a TVN był wówczas koproducentem i tam był taki człowiek, którego już na szczęście nie ma, który się bardzo wtrącał do wszystkiego i przeszkadzał. No ja mówię, proszę pana, pan jest, jak ja bym był malarzem i ja bym malował, to pan mnie trąca w rękę, żeby co, żeby więcej niebieskiego dodać albo żeby w prawo tym pędzlem, no albo... Mówię, ja nie robię tego filmu dla was, ja robię ten film z wami, ale mimo to miałem straszne kłopoty. I po tym sobie pomyślałem, nie, już z takimi stacjami, nie, oni są przemądrzali, mianowani, niekoniecznie mający do czynienia z filmem, tylko dlatego, że dostali taką funkcję, to muszą się wykazać. A tu było przeciwnie, tu było wszystko jakby spójne. Znaczy widziałem, że ci ludzie, którzy się opiekują tym naszym serialem, mają pojęcia co do seriali i mamy podobny gust, co było bardzo ważne. To było bardzo ważne, bo to nam dawało wiatr w plecy, a oni byli zadowoleni, oni też potrafili pokazać, że są zadowoleni po każdym pokazie i nawet oni zmuszali nas do szukania głębi, do takich aktorów, to nie są już, no właśnie, to co tu mówimy, że nie są tacy wyeksploatowani, no bo każdy aktor ma jakąś wyporność, a jak gra jeden film po drugim, no to żeby był nawet, nie wiem, Robertem De Niro czy Marlonem Brando, to człowiek nie ma tyle środków różnych, więc to musi być jakaś przerwa między jedną rolą a drugą. No, u nas jest niestety taka zła praktyka, że się tych aktorów zgrywa do dna. I już potem jest tak, jak w Dyni się czasem ogląda na filmie, ciągle jest ta sama twarz w 4 filmach, 5. I już nie wiadomo, gdzie się jeden film kończy, gdzie się drugi zaczyna. I to jest dosyć smutne dla tych aktorów, no więc, bo oni muszą, nie można się dać wyeksploatować. No dobrze, ale
Pan też się nie powstrzymał, bo w takich cameo, takich, no powiedzmy, mniejszych rulkach znajdziemy aktorów, których pan, no, że tak powiem, ogrywał już w swoich filmach. Jest pan Englert, pan Więckiewicz, Głowacki, więc mam wrażenie, że tutaj też pan chciał No jednak ale. trochę się pobawić. No tak, ale to oczywiście, bo co, z Robertem Więckiewiczem, to ja po prostu to jest jakby. Nie mogę zrobić filmu bez niego, więc to było zrobione z tego powodu. I on też tak uważa, że nie mogę, że nie może nie zagrać w moim filmie kolejnym. Oczywiście to są, a to są, ale to są, no to po pierwsze to są, nawet Janka Englerta rola, to jest duży epizod. No Piotrek Głowacki w sumie występuje w jednej scenie. Ja żałuję, że ta scena kończy się tak, jak się kończy, bo moim zdaniem on jest świetny i akurat tego bohatera chciałbym zobaczyć więcej w tym serialu. Może ma brata bliźniaka na przykład. Może mieć, to takie są sposoby. Ale tak, no rzeczywiście, Piotrek jest Głowacki, ja z nim pracowałem też w teatrze w Lublinie, on robił taką sztukę, napisałem o Machiavellim, poważną sztukę i tam też razem z Adamem Ferencym i z Piotkiem robiliśmy tę sztukę, więc go poznałem dosyć fajnie, blisko. Tak, to jest aktor, który jest niewykorzystany. To jest właśnie, to jest świetny aktor, który gra za mało jakby. Znaczy on gra, jego widać we wszystkich filmach gdzieś tam po brzegach, on się tam gdzieś snuje, jakieś rulki ma, ale to jest facet, który zasługuje na to, żeby mu napisać rolę. Znaczy, I, powiem no, tak, no ale każdy z nich. Dla mnie, jeśli chodzi o Piotra Głowackiego, to najlepszy trolling jego osoby to było chyba w listach do M2, gdzie specjalnie został wynajęty do tego, żeby być przechodniem. I on po prostu jest człowiekiem, który przechodzi cały czas w danych scenach. I jest zaznaczony No. jako członek obsady, ale tylko przechodzi, jest przechodniem. Nie, on jest niesłychanie twórczy aktor, ale też, ponieważ go trochę lepiej znam, jak powiedziałem, wiem, że pisze scenariusze i bardzo interesujące mnie, ale ja nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić, więc tylko tyle powiem, że to jest bardzo twórcza postać, o której jeszcze usłyszymy. No dobrze, to kończąc powoli naszą rozmowę, chciałbym się spytać, jak pan w ogóle ocenia teraz młodych naszych twórców, bo dzisiaj usłyszeliśmy, że w Trajbece wygrała sama Tak. Samobójców Hejter, co jest no, wielkim osiągnięciem, jeśli chodzi o polskie kino. Chyba żaden polski film na tym festiwalu, zrobiony między innymi przez Roberta De Niro, nie został tak mocno nagrodzony. Czy coś się No ja zmieniło? myślę. Ci młodzi twórcy są bardziej odważni i robią ciekawsze filmy niż przez ostatnie lata? Czy po prostu Polska jest teraz na fali i nasze kino jest dostrzegane? Ja myślę, że nie, to odwrotnie jest. Jak się jest ciekawe kino, to wtedy Polska jest na fali, a nie na jakiej fali ma być, jeżeli nie mamy dobrych filmów, a mamy. Podejrzewam, że to jest coś takiego. To młodzi twórcy, przez to, że są bliżej wieku średniego widza, tego podstawowego, czyli tak 30 lat, oni są bardziej zanurzeni w rzeczywistości. I tak jak Jan Komasa, który od dawna, ja mogę powiedzieć, że zauważyłem jego teatr telewizji pod tytułem Golgota Wrocławska kiedyś na festiwalu w Sopocie teatrów i nagrodziliśmy go główną nagrodą, ponieważ absolutnie się wybijał z tych wszystkich innych teatrów, więc wiedziałem, że on zrobi karierę. Także to na pewno jest jedno z najmocniejszych nazwisk z tych, takiego najmłodszego pokolenia, no bo ja jestem już weteranem, jakby to prasa hollywoodzka to myślała, że weteran reżyser. I przez to, że oni są bliżej rzeczywistości, wychodzą, że mają, bardziej czują ten chyba smak i zapach, mówiąc tak poetycko, tego, co się dzieje, dlatego trafiają do takiej szerokiej ilości ludzi i na całym świecie, bo to jest uniwersalne. Jak wcześniej Wojtek Smarzowski, który wszedł do kina Weselem i tym tego typu filmami, które też wzięły się stąd, że on widocznie coś czuł więcej niż ci starsi reżyserzy. No ja bardzo wcześnie zacząłem, także że chociaż ja zawsze byłem za filmami takimi bardziej, no można powiedzieć, dla ludzi, ale rozrywkowymi, a trudno No powiedzieć, pana debiut to że Wabank, hejter o czym wszyscy wiemy. no, zrobiłem Szwadron, który nie był rozrywkowy i chciałem go zrobić. Bardzo jestem szczęśliwy, że mi się go udało zrobić, bo dzisiaj bym już nie dał rady, ale oni jakby głębiej, znaczy to jest tak zwane kino poważne, które stawia poważne pytania. Nie odpowiada na pytania, ale stawia pytania. I to mi się podoba właśnie u Komasy,
że on jest jakby wierny sobie i cały czas, to nie jest wymyślone dlatego, żeby zdobyć nagrody na festiwali, bo takie filmy też są w Polsce i ja mogę łatwo od razu, jak oglądam film, to wiem, na jaki festiwal on jest celowany. Natomiast u niego nie, to jest autentyczne i to jest siła tego kina. I no, to się tylko należy cieszyć, no bo już jest i Paweł Pawlikowski, który przyszedł jakby skądinąd, ale jest polskim reżyserem również. No, nie mówię już o Agnieszce Holland, która jest zawsze jakby z taką punktem odniesienia. To pod tym względem tego kina poważnego, który wadzi się z życiem i ze światem, to już mamy naprawdę dobre osiągnięcia, mamy, więc to będzie mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich młodych twórców i czekamy na te filmy. No, ja mówię, ja jestem przede wszystkim kinomanem i bardzo lubię chodzić do kina i oglądać filmy i czekam na więcej filmów, które będą coś mówiły też, będą uniwersalne, że świat na mnie zwróci uwagę. Sam pewnie też, no, kilka moich filmów było nawet w Chinach. Vinci był bardzo dobry, miał dystrybucję, bo był i w Chinach, był i w Niemczech, w kinach normalnie, nie tylko na DVD. Więc, ale to są filmy, no powiedzmy sobie, gatunkowe. Każdy chce zobaczyć. O, widzieliśmy już, jak ukradli Giocondę z Paryża, to teraz zobaczmy, jak ukradli Monalizę, nie Monalizę, tylko Damę z Łasiczką z Krakowa. To jest na tej zasadzie. Czy Seksmisja, jakby film, no to jeszcze było za żelaznej kurtyny, my byliśmy, to też inaczej na nas patrzono. A dzisiaj nie mamy taryfy ulgowej, jesteśmy w tej samej lidze, co wszyscy. No i tak jak Lewandowski i inni się przebijają na światowe boiska, to mam nadzieję, że ci młodzi zdolni twórcy też się przebiją, bo już się przebili. Tylko od nich zależy, co dalej zrobią z tą swoją karierą, ale myślę, że są na dobrej drodze. Zwłaszcza, że to są skromne filmy i możemy takie robić, bo to nie są jakieś produkcje rozbuchane, na których nas nie stać. To właśnie ja mam takie wrażenie, że nam coraz lepiej zaczęło iść, jak odkleiliśmy się jako środowisko filmowe od tych opowieści historycznych, które właśnie, tak jak pan mówi, potrzebowały dużego budżetu, musiały być zrobione z rozmachem. Kiedy zaczynamy opowiadać o współczesności, o takich normalnych, ludzkich problemach, to widz bardziej to kupuje i to jest uniwersalne wtedy na cały świat. Bo już o II wojnie światowej i o komunie mam wrażenie, że zrobiliśmy tyle filmów, że naprawdę wystarczy. Chyba tak, może właśnie nie zrobiliśmy tych, co trzeba, ale zrobiliśmy, ale teraz jest nowa fala, która idzie z Ministerstwa Kultury, którzy uważają, że trzeba zrobić ileś tam patriotycznych filmów, bo to ktoś będzie oglądał. No niestety Legiony miały mniejszą oglądalność niż Volta, więc to też o czymś świadczy. No a Piłsudski chyba jeszcze mniej niż Legiony. No trudno, że... No tak, mniej jest, no trudno się dziwić zresztą, no bo tam... Ja się dziwię, bo te scenariusze są nienapisane i to jest mankament największy. U nas się zaczyna od daty premiery, wynajmujemy stadion dziesięciolecia dawny, czy tam narodowy. Dzisiaj narodowy, albo teatr wielki, no kiedyś do Watykanu się jeździło, już teraz nie, a dopiero potem zaczyna się, a teraz jakiś scenariusz mamy, no nie, ale to się napisze. Więc to jest, tak nigdy nie będzie dobrego kina narodowego, czy tam patriotycznego, jakiegokolwiek. Mało tego, no nie wiem, to tak się kina nie robi. No musi być, wszystko się zaczyna od scenariusza. Wszystko się zaczyna od scenariusza, a nie od gwiazd. No był pomysł, żebyśmy przez Polską Fundację Narodową robili z hollywoodzką obsadą, hollywoodzkim reżyserem wielkie filmy o polskiej historii. Ale to chyba też już padło. Tak, tak. Ja myślę, że to się bierze stąd, że tam się pojawili ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia, na czym polega film, ale przede wszystkim kultura, że to nie jest handlowanie. To jest za długo, tu nie mamy czasu na ten temat mówić, natomiast to jest tak głupie, że aż mi się nie chce tego komentować, bo to tylko absolutni neofici, którzy nie mają do czynienia z niczym, a marzą o wielkości, bo oni marzą o wielkości, cały czas chcą być wielcy, że ten kraj będzie taki wielki, jak na jaki zasłużył, a nie tak, jak będzie chciał jeden czy drugi. Znaczy, i to samo jest taka, w filmie, że to nie tędy droga. Prawda jest taka, że to jest operowanie hasłami, że ludzie pójdą na film o historii polskiej tylko dlatego, że jest napisane Mel Gibson. Ale chciałbym przypomnieć, bo nasi akurat słuchacze i widzowie kino chłoną tak samo jak my, że Amerykanie filmów historycznych wydają chyba po 20 czy 25 rocznie, a na świat przebija się jeden na kilka lat. Więc to też nie jest tak, że jak oni się dotkną do jakiejś opowieści batalistycznej, to ona zostaje światowym hitem. To raz, a dwa opowiadają o swojej opowieści, nie wiem, o wojnie secesyjnej, o Mel Gibson opowiada o
o tym w powstaniach, nie, tam w Irlandii, kiedy, jak się nazywa ten film, już nie pamiętam, ale gdzie on grał tego, to było w Irlandii, albo Szkot, albo Irlandczyk taki był, wielki. Braveheart, no więc właśnie, to są to rzeczy, które interesują cały anglojęzyczny świat, który się rozciąga od Australii przez Afrykę południową, aż do Kanady, więc to jest olbrzymi rynek. Ale Mel Gibson, czy ktoś zapyta Mela Gibsona, czy przyjdzie zagrać w naszym filmie? Pewnie by nie chciał, no albo nikt nie ma takich pieniędzy. A poza tym on był lepszy jako, nie wiem, lepszym Pileckim niż polski aktor, no nie wiem. Myśmy zrobili W ciemności Agnieszki Holland, myślę, że znaczy wyprodukowali Zebra, Studio Zebra. I tylko dlatego to się udało, że grali polscy aktorzy, między innymi Robert Dzieckiewicz. Na początku kanadyjski koproducent rzucił nazwisko Ewan McGregor. Ja już wiedziałem, że jeśli to będzie Ewan McGregor, to nie będzie filmu z tego. To będzie jeszcze jeden film o Holokauście. Na szczęście to się inaczej robi. Oni się nie znają, no nie tylko nie na kinie się nie znają, oni, to znaczy rząd PiSu i ci ich, ta cała ich kamaryla, ci wszyscy ludzie, którzy są tam mianowani z nadania. Oni się nie znają na tym, to równie dobrze by mogli być, nie wiem, po tym ministrem Gliński może być ministrem medycyny albo czy tam sportu. Oni się nie znają, oni muszą być, bo są wierni, bierni, mierni. To właśnie coś takiego kiedyś powiedział mi, znaczy nie tak dawno, Patryk Wega, robiąc swoje filmy, że on zauważył, że pomimo tego, że przeciętny widz krzyczy, o, ja bym chętnie zobaczył polski film, nie wiem, z Jackiem Nicholsonem, tak teraz rzucam z głowy, to on na niego nie pójdzie, bo on jednak na kino, jak już idzie polskie, to chce zobaczyć polskiego aktora. I mieliśmy taki kazus z filmem z Jimem Carreyem, kręconym w Polsce, z Agatą Kuleszą. No, widziałem. Film, który w Polsce chyba nawet nie miał premiery. Jak jest na VOD, przeszedł niezauważony, na świecie został zjechany i się okazało, że wielkie nazwisko, ale polski widz chce jednak oglądać swoich aktorów, a jak ma być to wielkie nazwisko, to niech będzie to produkcja amerykańska. Tak, tylko że to wracamy do scenariusza, tam nie było scenariusza dobrego. Potem chyba Kasia Adamik zrobiła na tej samej kanwie, znaczy na tej samej wydarzeniu tego człowieka, który zabił, a potem napisał książkę, jak zabił, tak? I takie śledztwo było. I ten jest o wiele lepszy, ten polski film, skromny polski film jest lepszy. Także Jim Carrey, jak nie ma co grać, to też nie zagra. Czy teraz mieliśmy ten o tych Pałacu Kultury, co ten był, ten Ukryta gra. Jakaś gra? A mnie się akurat bardzo podobał. Właśnie. Będę bronić. Mnie się bardzo podobał ten film. No ale, no, ale no, no, tak, no podobał się, ale taki film to jest, nie wiem ile tam było widzów, ale bardzo niedużo, ale tyle kosztował, a no, ten aktor nic nie dodał, nasi aktorzy byli lepsi. Ale można lubić jakieś smaczki, ale to szkoda, no szkoda tej okazji, no bo to dobrze, że zagrał amerykański aktor. Ten film ma jeszcze drugie życie, bo on teraz jest reprezentowany przez Netflixa na całym świecie jako Netflix poleca, tak? Czyli tam Netflix Original, jak oni to tam nazywają. Czyli oni to sprzedają na świecie jako niby swoją produkcję. Więc tutaj może... Tak, tylko że oczywiście ja miałem większe nadzieje na ten film, więc mnie rozczarował, ale jak panu się podobał, no to znaczy, że spełniłby zadanie. Ale to myślę, że to samo przyjdzie. No, oczywiście są, nie wiem, no ja myślę, jak się kino ma przebić, to się przebije. Jak będzie trzeba, to przyjdą dobrze aktorzy grać i u Komasy, i u kogo trzeba. I za nich, znaczy mówię amerykańscy oczywiście. I za wszystkich właśnie trzymamy kciuki. Gratulujemy jeszcze raz panu Komasie. Ja panu bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję nieraz porozmawiać o kinie, bo bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję. No mam nadzieję również. Jeszcze nie składam broni jeszcze. Najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia dzisiejsze. Również. Dziękuję.